Bardzo. Ale wie pan co? Mi się nie podoba, to dużo będzie za hoteli przy pani poczeka. No ale po co ta promenada? Ja nie, prezydencie, ta promenada może tak jak to molo miało być za chwilę. No, mnie to przeraża, że przyroda jest tak niszczona. A kiedy widziałem 15 lat temu? Ja tu 15 lat przyjeżdżam po kolei, ale tak jak teraz jest w przyszłym roku, jak pani przyjedzie, zmieni pani zdanie. Jak przyjedziecie w przyszłym roku i zobaczycie, jak to, co jest wycięte, będzie wyglądało, to zobaczycie. Mogę zmienić temat? No proszę. Proszę państwa, ja tu też przyjeżdżam bardzo często i właśnie dziwi mnie, że w Albeku są myte ulice, a tutaj chyba wody te ulice pod drzewami nigdy nie widziały. Bo ani tam deszcz nie spadnie, ani nikt nie przyjdzie, żeby poszorować szlaufem, umyć i spłukać te chodniki czarne. No to jest kontrast taki Albek a Świnoujście. Proszę bardzo, zwróćcie państwo, panowie, na to uwagę. No to jest, różnimy się w ten sposób. A niech my się nie różnimy, bądźmy lepsi od nich. Dobry. O! Usłyszał pan swoją uwagę. Zaraz zaczynamy. Wie pani, zaraz zaczynamy myć. O, my. Porozmawiamy po ceremonii. Jeszcze chwila. No właśnie, zanim nas umyje, panie prezydencie. Tak, gimnastykę nam pan opóźnia. Dzień dobry państwu, witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości wręczenia błękitnej flagi dla plaży w Świnoujściu, dla naszego kompleksu. Szczęśliwy z rzędu wręczyć błękitną flagę na ręce pana prezydenta. Od 13 lat utrzymywane są międzynarodowe kryteria pozwalające otrzymać tutaj na Świnoujskim kąpielisku błękitną flagę. Należy też wspomnieć, że również i Marina w Świnoujściu uczestniczy w tym programie i na drodze do błękitnej flagi jest także kąpielisko Warszów. Także serdecznie dziękuję za wciąż doskonalenie i nadążanie za międzynarodowymi kryteriami. Powiem nieskromnie, że już do tej błękitnej flagi naprawdęśmy się przyzwyczaili i byłoby nam smutno, gdybyśmy tej błękitnej flagi nie otrzymali, ale wierzę w to, że to wszystko, co czyni Ośrodek Sportu i Rekreacji tutaj na plaży, służy turystom, mieszkańcom, którzy tu wypoczywają, że robi to naprawdę dobrze. I chciałbym w związku z tym podziękować panu za dostrzeżenie Świnoujścia i taką ocenę, ale również chciałbym podziękować do Ośrodka Sportu i Rekreacji, pana Arezu, pani dyrektor, dla wszystkich pracowników OSIR-u, podziękowanie za to, co tutaj na plaży ma miejsce. Coś nowego co roku się pojawia. Dzisiaj zapewniamy poprzez odpowiedni sprzęt dla osób niepełnosprawnych, żeby mogli wjechać do wody, bo marzeniem wielu osób niepełnosprawnych było jeszcze do niedawna zobaczyć morze. Dzisiaj można spacerować po tej tutaj nowej promenadzie wzdłuż brzegu. A jutro, czy praktycznie od dzisiaj, mogą wjechać do wody, żeby przynajmniej zamoczyć nogi tej naszej morskim Bałtyku. Coraz cieplejszy, bo jeden stopień temperatura wody wzrasta. I to chwała dla OSIR-u, że myślimy o tych, którzy bardzo by chcieli, a do tej pory nie mogli. Dzisiaj będą mogli. To tego typu działania, tego typu decyzje i elementy wpływają, jak sądzę, na tą wysoką ocenę. Bardzo dziękuję wszystkim za to, co tu uczynili, a panu za to, że przywiózł pan nam tą dobrą nowinę i tą właśnie błękitną flagę, która za chwilę na maszcie na naszej świnoujskiej plaży zawiśnie. Bardzo dziękujemy i polecamy się już pani dyrektor w roku przyszłym. Tak? Dziękuję. Dziękuję. Następuje tak przekazanie certyfikatu błękitnej flagi na sezon 2018. Ja proszę o przygotowanie poczty ratowniczego.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Na plaży wypoczywającej. Proszę zwrócić uwagę na zagospodarowanie plaży, na czystość plaży, na te różne oferty, które prezentujemy i udostępniamy gościom. To wszystko, myślę, składa się na tą jakże wysoką ocenę. Bez Świnoujścia plaża jest bezpieczna. 400 metrów, za chwilę 800 metrów plaży na lewobrzeżu będzie strzeżony. Więc goście, którzy tu przebywają, którzy kąpią się w morzu, kąpią się bezpiecznie. I to wszystkie elementy, jak sądzę, wpłynęły na to, że możemy dzisiaj cieszyć się z kolejnej 13.